Zabrzańska strefa ekonomiczna jest nie tylko najprężniej rozwijającą się w regionie, to także doskonały teren rekreacyjny. Dlatego, aby zintegrować mieszczące się w strefie firmy, a przy okazji dobrze się bawić, zorganizowano specjalny bieg pod nazwą Business Run. Trasa jest bardzo fajna, bo biegniemy przez ulicę Donnersmarka wśród firm, więc każdy gdzieś tam zobaczy swoją firmę. W biegu, a właściwie w sztafecie, udział wzięło 11 firm. Każdy z uczestników musiał pokonać dystans długości 2,5 km. Dobra zabawa, integracja i robimy coś fajnego. Także mam nadzieję, że się uda. Powodzenia i trzymam kciuki za wszystkich. Business Run to fajna inicjatywa? Bardzo fajna. Uważam, że powinno być więcej takich inicjatyw. Czego panu można życzyć, bo pan jest teraz przed startem jeszcze? Myślę, że może mi życzyć, żebym w ogóle przebiegł ten dystans. W biegu wzięły udział firmy nie tylko ze strefy. Swoich sił spróbował m.in. zespół zabrzańskich wodociągów oraz ZWM TBS. Jest to pierwsze takie wydarzenie tutaj u nas w Zabrzu. Cel jest szczytny, więc myślę, że tym bardziej warto. Oprócz sztafety odbył się także bieg open oraz Nordic Walking. Sportowe zmagania oraz dobra zabawa to tylko jedno oblicze wydarzenia. Celem dla nas bardzo ważnym jest pomoc dla naszego kolegi Tomka Paleja, którego syn Jasiu ciężko zachorował. I tutaj takim celem jest zebranie jak największej ilości pieniędzy na leczenie małego Jasia. Sztafetę wygrała drużyna firmy Weber. Była rywalizacja duża? Była duża, ale mieliśmy też swoją taktykę na ten bieg. No to właśnie, to kilka słów na temat tej taktyki. To ja myślę, że to było tak bardzo klasycznie. Daliśmy najpierw fory przeciwnikom, a potem przycisnęliśmy tak na maksa. No jak widać, bardzo się opłaciło. A jak przyjęliście to, że udało wam się zdobyć pierwsze miejsce? Z entuzjazmem. No tak, tak. Chcieliśmy zacząć z jakiegoś C. Mam nadzieję, że w przyszłych edycjach przyjadą koledzy pobić ten czas. Pokazujemy najfantastyczniejszych ludzi w Zabrzu, którym chce się chcieć. Pokazujemy piękne przestrzenie, które powstały w ostatnim czasie. No i oczywiście pokazujemy, że w Zabrzu duch sportowy jest w każdym z nas. To bieg, który ma nas wszystkich zgromadzić. Sportowców mamy na najwyższym poziomie. Ale ja myślę, że nawet jeżeli ktoś dobiegł ostatni, to dobiegł w tym biegu, a więc już jest wygrany. To był pierwszy taki bieg po strefie ekonomicznej, ale jak zapewniają organizatorzy, Business Run na pewno odbędzie się jeszcze nie raz.